Proszę Państwa, drugi ciekawy mecz, teraz też mecz na szczycie, tylko tej drugiej grupy, gdzie Dąbrowa Górnicza bez porażki wczoraj i Pyna Poznań, która też meczu nie przegrała, dzisiaj walczą o pierwsze miejsce w grupie i o finał. Kibiców proszę o niekomentowanie decyzji sędziowskich. Kibiców prosimy o niekomentowanie decyzji sędziowskich, które są. Jakie są? Przemysław Paduch. Kto wygrał waszym zdaniem? Ochota. Pyra. Ochota. Kto wygrał? Ochota. Kto wygra? Ochota. Tu? Kto wygra? Pyra. Dlaczego tak uważacie? Ochota już za dużo wygrała. Nie podwiedzę. Ja to tak myślę. Oj, chyba kostka podkręcona. Przemcio Paduch. Przemcio Paduch, 2003 rocznik, nasz ulubieniec publiczności. Przemiły, sympatyczny zawodnik, radosny. Za chwilę będzie wszystko dobrze. Rozmiar buta 50, to jest silna noga, silna kostka. Ciężko coś tutaj podkreślić. To nie wiem, tutaj ma drobną nóżkę, stópkę, nie? To kawał chłopa jest. Czterdzieści-33 prowadzi. Jak za dużo tego robisz, to możesz czasami spalić. Trzeba wiedzieć, na jaką odległość, z jaką częstotliwością, prawda? Trzeba znać ciężar zawodnika. To wszystko jest ważne. Kto wygra? Pyra czy Dąbrowa? No bo za program Dąbrowy jesteś za Dąbrową. To pokaż się, jak umiecie kibicować dla Dąbrowy. Dąbrowa Górnicza. Dąbrowa! Dąbrowa! Dawid Pachowicz. 42-33 prowadzi DG Dąbrowa Górnicza. Czemu? No trzy pod rząd. No proszę Państwa, to jest jakby półfinał, bo kto wygra ten mecz? Zagrali to złoto, to jest półfinał. Było, nie było. Ustaw, Dawid. Waszym zdaniem kto wygra? Kto wygra? Ty? Jak uważasz? To sobie przyjdzie, co mam.
A w Polsce nie ma? Nie, tych telegram nie ma. Dominiak, 2003 rocznik, szósta klasa podstawowa, 192 cm.